Dzień dobry. Na samym początku serdecznie witamy. Dziękujemy, że poświęcacie nam swój czas, że znaleźliście tak myślę 2-2,5 godziny, żeby tutaj z nami posiedzieć. Mam nadzieję, że wykład będzie owocny. Dowiecie się przynajmniej kilku ciekawych rzeczy. Bardzo dziękujemy już od razu na wstępie Mariuszowi za organizację. No i zaczynamy. Jeżeli będą jakieś pytania, śmiało możecie w trakcie wykładu je zadawać. Jeżeli będzie potrzebna przerwa, oczywiście śmiało mówcie, wtedy tą przerwę również zrobimy. Ja, schönen Tag auch von mir aus. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und möchte mich auch nochmal recht herzlich für die Einladung bedanken. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem szczęśliwy, że mogę być w Polsce i prowadzić takie wykłady. Więc zaczynamy. Unser Vortragsthema soll heute heißen Gesund durch die Reisesaison, um Sie vielleicht möglichst gut auf die anstehende Reisesaison vorzubereiten. No, tematem przewodnim dzisiejszego wykładu będzie zdrowie. Jak utrzymać gołębie w zdrowiu przez cały okres lotowy? Kurz was zu meiner Person. Mein Name ist Friedrich Wolf und ich bin 32 Jahre alt und komme aus Hamburg. Kilka słów o mnie. Nazywam się Frederik Wolf, mam 32 lata i pochodzę z Hamburga. Ich bin seit meinem 7. Lebensjahr Brieftaubenzüchter, also jetzt schon 25 Jahre, und habe Agrarwissenschaften an der Universität Göttingen Deutschland studiert. Od siedmego roku życia jestem hodowcą gołębi pocztowych, czyli już przeszło 25 lat. Studiowałem w Göttingen na Wydziale Rolnictwa. Nach meinem Studium 2012 habe ich als Praktikant bei der Dr. Hesse Tierfarmer für die Firma für die Sparte Rhönfried angefangen und bin dann Produktmanager und Produktentwickler geworden. Und das bin ich bis heute. Od 2012 roku, czy w 2012 roku rozpocząłem moją pracę jako praktykant w firmie Rhönfried. Od tego momentu pracuję tam aż do dzisiaj i obecnie zajmuję się produktami, jestem menadżerem produktów, zajmuję się tworzeniem nowych i ulepszaniem tych już istniejących. Also die Produkte, die Sie da hinten sehen, sind alle schon mal durch meinen Kopf gegangen und die meisten davon habe ich auch entwickelt, zum Beispiel Immunbooster, Introvac oder Vitamin Fort. Wszystkie produkty, które tam z tyłu są widoczne, jakby są opracowane również przeze mnie. Trzema takimi moimi autorskimi produktami jest na przykład Immunbooster, Entrobac czy Beta-Amin Forte. Kommen wir zur Zielsetzung unseres Brieftaubensports. Przechodzimy teraz do tematu naszego przewodniego. Co chcemy osiągnąć w sporcie gołębiarskim? Was ist für euch wichtig, wenn ihr mit den Tauben... Was ist für euch im Brieftaubensport wichtig? Pytanie do Was. Co dla Was jest najbardziej istotną sprawą w sporcie gołębiarskim? Nicht alle auf einmal. Zdrowie. Dobre wyniki. Dobre wyniki. Sehr gut, haben Sie schon hier gesehen. Genau das ist es, darum geht's. Wir wollen uns als allererstes mit den Tauben selbst beschäftigen. Das macht uns ja Spaß. Zgadzam się ze wszystkimi punktami. Czyli tak jak tutaj widzicie, jakby pierwszą tą najważniejszą cechą jest właśnie samo obejście z gołębiami, tak? Czyli zajmowanie się sportem gołębiarskim. Wir wollen einen leistungsstarken Stamm züchten. Mhm. Po drugie, chcielibyśmy mieć stado, które przynosi sukcesy. Und diesen leistungsstarken, vitalen Stamm erhalten. I to nasze witalne, czy stado, które przynosi nam sukcesy, którymi wygrywamy, chcemy, żeby było witalne. Und natürlich wollen wir Erfolge auf den Wettflügen haben. No i oczywiście rzecz najważniejsza, chcemy mieć sukcesy, chcemy odnosić sukcesy w sporcie gołębiarskim. Was sind für euch Erfolge auf dem Wettflug? Also wann würdet ihr einen Wettflug als erfolgreich bezeichnen? A pytanie do Was. Kiedy oceniacie jakby lot jako dobry? Jaki dobry? Jako dobry. Dużo konkursów i chyba na przodzie gołębie są liście. Jak wszystkie do domu wrócą tego dnia. Ale zu Hause sind. An dem gleichen Tag. Ja, so sehe ich das auch. Als allererstes geringe Verluste ist für mich besonders wichtig, weil wir auch eine Verantwortung den Tieren gegenüber haben, die ich immer erfüllen möchte. Frederik mówi, że dla niego też jakby najistotniejszą sprawą są małe straty. I na tym również chciałby się na tym skupić. Dann natürlich erste Konkurse, frühe Preise und hohe Preisprozente.
Tak, czyli pierwsze konkursy, duży odsetek gołębi na pierwszych miejscach listy konkursowej. Und wenn ich erste Konkurse und hohe Preisprozente habe, gewinne ich automatisch Meisterschaften, Medaillen und Olympiade teilnehmen. No, oczywiście, jeżeli te trzy pierwsze punkty już zdobędę, no to wtedy automatycznie przechodzimy tutaj do mistrzostw, pucharów, sławy i pieniędzy. Was brauche ich denn, um gute Erfolge zu haben? Jakie czynniki wpływają na sukces według Was? Zdrowie gołem. Gesundheit. Karma. Futa. Pogoda. I gołębie. Dobre cechy. Wszystko. Wszystko. Alles, genau. Es ist ein multifaktorieller Komplex, den wir da vor uns haben. Also sehr viele Faktoren spielen eine Rolle. Als allererstes die gute Tau. Czyli bardzo dużo czynników wpływa na sukces. Po pierwsze, dobre gołębie. Die streng selektiert werden muss, damit ich einen guten Stamm erhalte. Po drugie, selekcja, trudna bardzo selekcja, tak żeby utrzymać odpowiedni poziom gołębi w gołębniku. Aber ich brauche eine super funktionierende Schlaganlage, ansonsten trainieren meine Tauben nicht gut, haben ständig Koksidien, wenn das zu feucht ist, oder haben Atemwegsentzündung, wenn die Luft gemischt wird. Poza tym potrzebuję funkcjonalnego gołębnika, który pozwoli na zachowanie czy na utrzymanie gołębi w zdrowiu. Jeżeli on nie będzie gołębnikiem zdrowym, przypamiętają się wszelkiego rodzaju choroby, no i oczywiście, co wpłynie negatywnie na wyniki. Dann brauche ich ein gutes Spielsystem, also eine gute Motivationsmethode für meine Tauben. Do tego potrzebny jest odpowiedni system lotowania, odpowiednia motywacja, tak żeby gołębie chętnie wracały do domu. Dann die Gesundheit, wie Sie auch schon gesagt haben, und die Fütterung. I oczywiście, tak jak teraz panowie powiedzieliście, zdrowie oraz suplementacja też są czynnikami, które wpływają na sukces. Okay, vor der Saison habe ich verschiedene Möglichkeiten, um auf die Tauben einzugehen, oder was muss ich vor der Saison bei meinen Tauben sicherstellen, um die möglichst gut zu behandeln? Das ist das allererste, ist die Ektoparasitenbehandlung für mich. Stawiam sobie również pytanie, co trzeba zrobić przed sezonem lotowym, żeby utrzymać gołębie w zdrowiu. Pierwsze jest to, moim zdaniem, kuracja przeciwpasożytom zewnętrznym. Dass die Tauben nicht mit Milben, Steißläusen oder Zecken befallen sind. Tak, żeby gołębie były uwolnione od kleszczy, jakichś molików, wszelkiego rodzaju robaków. Denn die Tauben haben dadurch nicht nur Federschäden, sondern auch Unruhe in der Nacht und kriegen dadurch, können dadurch gar keine richtige Form entwickeln, wenn sie ständig mit Insekten befallen sind. Należy chronić gołębie przed insektami, bo nie tylko wpływają na jakość upierzenia, ale również gołębie w nocy są niespokojne, nie odpoczywają, nie regenerują się w sposób prawidłowy. Der zweite Punkt, auch sehr wichtig, sind die Impfungen für mich. Als allererstes die Paramyxo-Impfung, dann die Salmonellen-Impfung und die Pocken-Impfung. Bardzo istotną sprawą są również szczepienia. Ja szczepię osobiście przeciw Paramyxo, ospie oraz salmonellozie. Wenn Sie die Möglichkeit haben, würde ich die Tauben immer vor der Saison parasitologisch untersuchen lassen. Das heißt gegen, also auf Würmer und Koksidien untersuchen lassen. Oczywiście nie wolno też zapomnieć przed okresem lotowym o badaniach na obecność robaków. Tutaj trzeba sprawdzić oczywiście i pasożyty zewnętrzne, ale również kokcydia. Und die Tauben immer einen Tierarzt vorstellen, damit er eine bakteriologische Untersuchung machen kann, der des Kopfabstrichs und des Kloakenabstrichs, um auf Atemwegsentzündung oder zum Beispiel andere Erreger aus dem Darm feststellen zu können. Istotną sprawą byłoby również przeprowadzenie badania u lekarza weterynarii pod kątem bakteriologicznym. Sprawdzić wymaz z wola, wymaz z kloaki, czy gołębie przed sezonem lotowym potrzebują przeprowadzenia jakiejkolwiek kuracji na przeciw bakteriom. Und die Kopfabstriche halte ich auch sehr wichtig, damit man die Trichomonaden kontrolliert. No i oczywiście wymaz z wola, chodzi tu przede wszystkim o kontrolę nad rzęsiskiem. Und ich würde erst die Tauben behandeln, nachdem ich ein Untersuchungsergebnis bekommen habe. Kuracje przeprowadzamy jednak zawsze po badaniach u lekarza weterynarii, nigdy przed, nigdy w ciemno. Denn viele Leute werden vor der Saison prophylaktisch kuren. Und gegen was muss man dann alles kuren? Gegen Würmer, Koksidien, Trichomonaden, Atemwegsentzündung, Salmonellen. Ja, also da gibt es mehrere Präparatgruppen, da gibt es ja nicht nur ein Präparat, gegen die man kuren muss. Und so viel Chemotherapeutika sind nicht gut für die Tauben. Wielu hodowców przeprowadza jeszcze przed okresem lotowym kurację w ciemno.
przeciw pasożytom, kokcydiom, salmonelli, trichomonadom, grzybom czy chorobom układu oddechowego. Co oznacza, że jakby na te wszystkie czynniki nie wpływa tylko jedno lekarstwo, ale wiele, więc trzeba byłoby podać jednocześnie kilka lekarstw, co jednak nie jest zdrowe dla gołębi. Und der weitere Vorteil ist, dass der Tierarzt Ihnen dann vor der Saison schon sagen kann, okay, wenn du Probleme mit E. coli hast und hast halt ein Antibiogramm gemacht, dann hat man sofort das richtige Präparat in der Reisung auch zu haben. Jeżeli przeprowadzimy takie badanie stosunkowo wcześniej, to wtedy lekarz weterynarii jest w stanie powiedzieć, ok, masz problemy z drogami oddechowymi, trzeba przeprowadzić kurację odpowiednim lekarstwem i później nawet w okresie lotowym wtedy wiemy, co możemy gołębiom podać. Das waren die Sachen, die ich vor der Saison an meinen Tauben machen oder beeinflussen kann. Kommen wir jetzt zum Schlag. I tutaj jest pięć, jakby wymieniłem pięć takich najważniejszych problemów, które powinniśmy rozwiązać jeszcze przed lotami. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na sukces, który został wymieniony, to gołębnik. No i przechodzimy do omówienia właśnie tego czynnika. Ich empfehle jedem Züchter nach einer Behandlung gegen Salmonellen, Würmer oder Kokcydien den Schlag gründlich zu desinfizieren. Istotną sprawą jest dezynfekcja gołębnika, którą należałoby przeprowadzać za każdym razem, gdy przeprowadzamy kurację antybiotykową na gołębiach, tak? Czyli antybiotykoterapia plus dezynfekcja gołębnika. Denn wenn man die Tauben gegen Kokcydien behandelt oder gegen Würmer, macht den Schlag aber nicht richtig sauber und desinfiziert ihn nicht, dann sind die Tauben nächste Woche wieder infiziert und muss man wieder behandeln. Przeprowadzając antybiotykoterapię, a nie przeprowadzając dezynfekcji, powodujemy, że jakby czyste gołębie wprowadzamy do gołębnika, który powoduje choroby i z automatu po tygodniu bądź dwóch gołębie znowu są zainfekowane. Weiterhin empfehle ich jedem Züchter, den Schlag gründlich abzuwaschen vor der Saison, wenn man die Möglichkeit hat, die Zellen und alles Mögliche rausräumen, einmal draußen abzukärchern mit Hochdruckreiniger und dann wieder reinräumen. Oczywiście bardzo poleca się również czyszczenie, takie dogłębne, dokładne czyszczenie gołębnika przed okresem lotowym, czyli wyrzucamy wszystko, co z niego możliwe, całe wyposażenie, myjką ciśnieniową zmywamy ściany, cele, tak żeby wyczyścić ten gołębnik najmożliwiej dokładnie. Ich weiß, das ist viel Arbeit, das macht man auch nicht so gerne, aber ich kann sagen, dass die besseren Züchter in Belgien, fordern in Deutschland das alle machen. Oczywiście kosztuje to dużo czasu i wysiłku, natomiast mogę z pewnością stwierdzić, że wiele najlepszych gołębników z Belgii, Holandii czy też z Niemiec właśnie takie generalne porządki przed okresem lotowym przeprowadza. Bei den Desinfektionsmitteln muss man genau differenzieren, gegen was habe ich denn behandelt und gegen was muss ich desinfizieren. So haben wir zum Beispiel unser Desinfektion Pro, was hervorragend gegen alle Viren, alle Bakterien und Pilze wirkt, aber halt nicht gegen Kokcydien und Würmer. Warto zastosować taki chemiczny środek do dezynfekcji gołębnika. Warto wiedzieć, co będziemy w trakcie dezynfekcji zwalczać. Naszą propozycją jest produkt, który nazywa się Dezynfekcjon Pro, który zwalcza na przykład wirusy, bakterie, grzyby i drożdżaki, natomiast na przykład nie zwalcza pasożytów czy też kokcydiów. Okay. Warum mache ich vor der Saison so viel und warum sage ich, in der Saison sollte man auf Antibiotika verzichten? Dlatego chciałam powiedzieć, dlaczego robię to przed sezonem i dlaczego w trakcie lotów warto zrezygnować z antybiotyków. Weil uns in der Saison ganz schlichtweg die Zeit fehlt für eine vernünftige Behandlung von Erregern bei Tauben. Najważniejszą przyczyną jakby rezygnacji z antybiotyków jest to, że w lotach nie mamy wystarczającego czasu na przeprowadzenie pełnej kuracji antybiotykowej. Denn fast alle Medikamente, die ich kenne, muss man mindestens über 3 Tage einsetzen, besser sogar 5 Tage bei der Trichomonadenbehandlung, bei der Salmonellenbehandlung auch mindestens 7 Tage. Dann muss man quasi Tauben behandeln und dann kann man erst weitermachen. Und das ist ja in der Reisesaison gar nicht möglich. Większość lekarstw dostępnych na rynku i tych, których znam, należy stosować przez minimum 3, a najlepiej od 5 do 7 dni. W okresie lotowym, kiedy gołębie właśnie te 5 czy 6 dni są w domu, nie mamy wystarczającego czasu, żeby przeprowadzić antybiotykoterapię. Und dadurch, dass man das so lange machen muss und gar keine Zeit dafür hat, machen viele Züchter das nur 2 Tage und dann führt das zu einer Selektion auf die stärkeren Bakterien. Die Bakterien werden dadurch immer resistenter gegen die Wirkstoffe.
Dlatego robiąc takie kuracje w ciemno, podając antybiotyk, nie mamy na to wiele czasu. Dlatego kuracje wielu hodowców skraca do minimum. Trwa ona 2, maksymalnie 3 dni, czyli tym samym postępujemy źle. Bakterie te najsilniejsze i tak przetrwają, najsłabsze, które i tak choroby by nie wywołały, no zostają zniszczone, więc ta antybiotykoterapia tak naprawdę nie ma sensu. Und außerdem muss jedes Antibiotikum, was reingekommen ist, auch wieder rauskommen. Und das erfolgt meistens über die Leber und stellt eine große Stoffwechselbelastung dar. Dodatkowo każdy antybiotyk jest jakby no przetrawiony, przepracowany przez wątrobę, co oznacza, że dodatkowo przed lotami obciążamy ten narząd, co negatywnie wpływa na cały organizm. Deshalb haben wir von Rhönfeld eine spezielle Strategie entwickelt, um die Tauben in ihrer Immunität zu unterstützen und den Infektionsdruck zu senken. Dlatego też jakby marka Rhönfeld wprowadziła produkty, które mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowań oraz pobudzenie metabolizmu do pracy. Okay, wir springen jetzt mal zum Gesundheitsmanagement in der Saison, also was ich in der Saison tun kann für die Tauben, um möglichst erfolgreich, möglichst ohne Arzneimittel durch die Saison zu kommen. Dlatego też stworzyliśmy taki program zarządzania zdrowiem w sezonie lotowym, który obejmuje kilka punktów, czyli co warto zrobić, żeby gołębie utrzymać w zdrowiu przez okres lotów. To sind zuerst die Regeneration zu beschleunigen, den Infektionsdruck zu senken, die Immunität zu stärken, den Stoffwechsel anzuregen und als letztes die Atemwege freizuhalten. Omówimy 5 punktów, czyli przyspieszenie regeneracji, zmniejszenie ryzyka infekcji, wzmocnienie odporności, pobudzenie metabolizmu i jak zachować czyste drogi oddechowe. Zu Punkt 1 der Regeneration möchte ich vorstellen, dass wir dazu 3 Grundstoffe haben, mit denen wir die Regeneration beschleunigen können. Das ist zum ersten das ist die Kohlenhydrate, dann das Butyrphosphan und als drittes die Aminosäure. W przypadku regeneracji mamy 3 substancje czynne, które możemy zastosować, by tą regenerację przyspieszyć. I są to węglowodany, butafosfan, czyli fosfor organiczny i aminokwasy. Die Kohlenhydrate, oder auch Zucker genannt, werden als erstes verbraucht, wenn die Taube den Express verlässt und auf dem Weg nach Hause ist. Also die ersten 90 Minuten verbrennt die Taube Kohlenhydrate. Węglowodany, znaczy cukry, są jako pierwsze spalane przez gołębia. W przypadku pierwszych, jak gołębie wychodzą, wylatują z kabiny, pierwsze 90 minut spalają węglowodany. Nach diesen 90 Minuten verbrennt die Taube Fett, um Energie zu gewinnen. Po 90 minutach lotu gołąb po spaleniu węglowodanów zaczyna spalać tłuszcz, żeby otrzymać energię. Und die Glykogenspeicher, also die Kohlenhydratspeicher in den Zellen, werden als erstes auch wieder aufgefüllt, nachdem die Taube Pause angekommen ist. Dlatego zasoby węglowodanów powinny być uzupełniane od razu po powrocie z lotu. Jest to sprawą najistotniejszą, by przyspieszyć proces regeneracji. Langfristig geht das am besten übers Futter, also mit kohlenhydrathaltigen Saaten, wie zum Beispiel Mais. Jeżeli chodzi o regenerację taką długoterminową, możemy to zrobić za pomocą karmy, na przykład z dużą ilością kukurydzy. Schneller geht das über die Tränke. Natomiast szybciej regenerujemy gołębia poprzez jakby pojnik. Weil jede Taube, die nach Hause kommt, geht zuerst zum Tränken und dann zum Futter. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że pierwsze co gołąb robi po powrocie z lotu, idzie do pojnika i pije wodę. Und die Kohlenhydrate, die Taube aus den Körnern gewinnt, müssen auch erst aufgespalten und verdaut werden, bis es soweit ist. Deshalb die schnellste Variante ist die Tränke. Najszybszym wariantem przyspieszenia regeneracji jest właśnie pojnik. Z tego względu, że z automatu szybko wszelkiego rodzaju substancje trafiają do organizmu gołębia. W przypadku karmy musi ona zostać pobrana, dopiero strawiona i po strawieniu ileś czasu zostaje spożytkowana na regenerację. Kohlenhydrate sind nichts anderes als Mehrfachzucker. Wir kennen sicherlich den einfachsten Zucker, das ist die Glucose. Und mehrere Glucose-Moleküle aneinandergereiht sind dann die Mehrfachzucker. Węglowodany to nic innego jak cukry złożone. Najbardziej popularnym wśród hodowców jest glukoza. Und am besten ist eine Mischung aus schnell verfügbaren, also aus kurzen Zuckermolekülen, aus mittelkettigen und aus langkettigen Zuckermolekülen. Dlatego też najlepiej tworzyć jakby podczas regeneracji dając produkt, który zawierać będzie cukry różnego rodzaju, czyli te jakby krótkołańcuchowe, długołańcuchowe, które mają różny sposób, różną długość przyswajania przez organizm. To jest mum czy co? Mum to ma? Tak. Sehr gut.
das führt dazu, dass also diese Mischung der Kohlenhydrate führt dazu, dass der, der Insulinspiegel nicht nur ganz kurz ansteigt und dann wieder abflacht, sondern über einen langen Zeitraum ansteigen kann. Cukry powodują proces glikogenezy, czyli trzustka jest aktywowana do pracy, następuje wyrzut insuliny i insulina jest utrzymywana na stałym, wysokim poziomie. Und das Produkt wurde gerade schon genannt, was wir dafür entwickelt haben, das ist unser Mumm. I właśnie o tym produkcie chcielibyśmy powiedzieć, który przed chwilą został wymieniony, czyli o Mumie. Das empfehlen wir also als erste Tränke den Tauben zu geben, wenn die nach dem Flug nach Hause kommen. Als wirklich als allererstes. Nicht erst klar Wasser trinken lassen oder nicht erst ein Medikament trinken lassen, sondern wirklich erst Mumm trinken lassen. Dlatego też polecałbym Mumm jako mieszankę węglowodanów, jako pierwszy, w pierwszym pojeniu dla gołębi po powrocie z lotu. Das zweite, den zweiten Wirkstoff, mit dem wir die Tauben gut entlasten können oder die Regeneration beschleunigen können, ist Butaphosphat. Mhm, czyli pierwszą substancją, która przyspiesza regenerację, to węglowodany, druga to butafosfan. Butaphosphan ist dafür bekannt, dass es den Leberstoffwechsel entlastet und den Stoffwechsel im Allgemeinen fördert. Butaphosphan, czyli ten fosfor organiczny, jest znany z tego, że odciąża wątrobę oraz wspiera metabolizm, czyli oczyszczanie organizmu gołębia po wysiłku. Der Wirkstoff ist mehr als seit 50 Jahren als Aufbaustoff, also als Roboranz, in der Landwirtschaft im Einsatz. W rolnictwie fosfor organiczny jest znany już od ponad 50 lat jako substancja wzmacniająca organizm. Und auch die Taubenzüchter weltweit lernen das oder haben das seit einigen Jahrzehnten schon als Regenerationsunterstützung kennengelernt. Natomiast hodowcy gołębi pocztowych znają fosfor organiczny jako substancja regenerująca też już od dobrych kilku lat. Unser Produkt, was 10% Butaphosphan enthält und zur Leberentlastung dient, ist Rutosal. Produktem, który zawiera fosfor organiczny 10%, czyli bardzo, bardzo wysoki roztwór, jest to Rotosal. Es ist nicht nur Butaphosphan drin enthalten, sondern auch Mehrfachzucker und eine hohe Dosierung an Vitamin B12. W Rotosalu mamy nie tylko fosfor organiczny, ale również bardzo wysoką dawkę witaminy B12 oraz cukry złożone. Und man setzt das Produkt auch als in die erste Tränke zusammen mit Mumm ein, 5 bis 10 Milliliter je Liter, je nachdem wie schwer der Flug gewesen ist. Und man kann es am Tag vor dem Einsetzen oder am Tag des Einsetzens auch den Tauben geben, um möglichst den Stoffwechsel nochmal anzukurbeln. Dlatego poleca się podawanie Rotosalu razem z Mummem w pierwszym pojeniu po powrocie z lotu w celu przyspieszenia regeneracji. Rotosal natomiast może zadziałać jako energetyk, dając go w trakcie, czy w ostatnim pojeniu, czy karmieniu przed koszowaniem. Als letzten Tipp oder Tipp, den wir auch im Kurier stehen haben, den Sie wahrscheinlich schon alle kennen, ist 0,5 Milliliter pro Taube über geschälte Sonnenblumenkerne oder Erdnüsse zu geben und das den Tauben so als letzte Mahlzeit vom Einsetzen zu reichen. Czyli w tych dłuższych lotach, tak powyżej 400 km, bądź ciężkich, jeżeli one się zapowiadają na przykład z racji pogody jako ciężkie, możemy zastosować Rotosal na słonecznik ułuskany jako ostatni posiłek przed koszowaniem. Man kann es aber auch 0,5 ml mit 5 ml Wasser vermischen und dann direkt in den Kopf spritzen. Das geht auch. Możemy również podać ten słonecznik ułuskany jako Rotosal na słonecznik ułuskany jako energetyk, ale możemy również rozcieńczyć z wodą i wstrzyknąć każdemu bezpośrednio do wola. Das Ergebnis daraus wird sein, dass die Tauben den Transport, der sehr stressig ist für die Tauben, wesentlich besser überstehen und somit regenerierter auf den Heimweg gehen kann. Dając Rotosal przed lotem, wspomagamy jego organizm przed ciężką drogą, przed długim transportem i powodujemy, że on bardziej wypoczęty po tej długiej drodze trafia, zaczyna start z kabiny. So, dann kommen wir zur dritten Substanz, die uns zur Verfügung steht, um die Regeneration zu beschleunigen. Das sind die Aminosäuren. Trzecią substancją, która przyspiesza regenerację, to są aminokwasy. Aminosäuren sind die Grundsubstanz aller Proteine, also aller Muskeln und aller sonstigen Eiweiße, die wir kennen. Aminokwasy są budulcami mięśni, białka. 20 verschiedene Aminosäuren sind proteinogen, also aus 20 verschiedenen Aminosäuren bauen die Tauben ihre Eiweiße, die wir haben, also zum Beispiel in den Federn, in den Muskeln, im Blut, in den Hormonen, in den Antikörpern. Das wird aus 20 verschiedenen Aminosäuren gebaut. 20 aminokwasów jest proteinogennych, to znaczy, że 20 aminokwasów buduje masę mięśniową, tak? Buduje białko,
które znajduje się zarówno w upierzeniu, w mięśniach, w hormonach, w krwi i tak dalej. 10 von diesen 20 sind essentiell, das heißt, sie müssen mit der Nahrung täglich aufgenommen werden. 10 jest tak zwanych treściwych aminokwasów, które muszą być przyjmowane łącznie z karmą czy też z wodą. Die erste und wichtigste limitierende Aminosäure bei den Tauben ist das Methionin. Das besonders auch in den Federn und ja, zur Bausaat wichtig ist. Jednym z najistotniejszych aminokwasów, które muszą być podawane gołębiom, jest to metionina, która wspomaga czy też buduje upierzenie. Und das allerwichtigste ist bei den Aminosäuren oder bei den Aminosäurenprodukten, die es auf dem Markt gibt, dass es die Mischung macht. Vorhin sind sie als Liebigsche Fass, da bedienen sich Tierernährer weltweit dran, um darzustellen, wie wichtig die Mischung von verschiedenen Aminosäuren sind. Tutaj mamy na ilustracji beczkę, która ma symbolizować jakby organizm gołębia oraz ilość aminokwasów, które gołąb potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Man muss sich vorstellen, wenn alle Bretter ganz bis oben reichen würden, wäre die Leistungsfähigkeit oder das Wachstum der Taube 100%. Czyli jeżeli wszystkie szczebelki byłyby na równi, na tym samym poziomie, oznacza to, że gołąb dzięki odpowiedniej ilości aminokwasów jest w szczytowej formie. Wenn jetzt aber nur eine einzelne Aminosäure, die wirklich sehr wichtig ist, zum Beispiel Methionin, nur bis dort zu 60% gefüllt ist oder den Tauben angeboten wird, kann die Leistung auch nie bei 100% sein, selbst wenn alle anderen bei 130% sind. Ale w przypadku, kiedy ten jeden szczebelek, czyli jednego aminokwasu brakuje gołębiom, spada forma. Czyli wystarczy, że nie ma jednego, 19 innych jest, forma jest na tym poziomie około 60%, jak tutaj widzimy. Czyli beczka jakby tymi aminokwasami nie zapełnia się do końca. Deshalb sagen wir immer, dass es die Mischung macht. Also wir müssen darauf achten, wie die Aminosäuren in den Produkten zusammengesetzt sind. Dlatego też warto podawać produkt aminokwasowy, nie tylko jeden aminokwas, tylko żeby było ich więcej, żeby ten poziom wyrównać jak najlepiej się da. Das sind nochmal die Aminosäuren, die das Limitieren darstellen sollen. Jetzt kann ich weitergehen. Aminosäuren entlasten die Leber, weil sie nicht verstoffwechselt werden müssen oder aus Eiweißen abgebaut werden. Also wenn man sie direkt so zuführt, dann belastet sie nicht die Leber oder den Stoffwechsel. Aminokwasy, które powinniśmy podawać za każdym razem, gdy gołąb wraca z lotu, tak jak widzimy, odciążają wątrobę, poprawiają jej pracę. Und die Aminosäuren sind für die Tauben direkt verfügbar, weil sie direkt über die Schleimhäute aufgenommen werden. Regeneracja poprzez aminokwasy przebiega w sposób natychmiastowy, jeżeli dajemy je do wody, z tego względu, że pobierane są automatycznie przez śluzówki, gdy tylko trafiają do przewodu pokarmowego gołębi. Wenn Aminosäuren direkt nach dem Flug mit Zucker verabreicht werden, gehen diese direkt in die Muskelzellen und beschleunigen somit die Muskelregeneration. Podając aminokwasy z cukrami złożonymi, czyli na przykład nasz środek aminokwasowy z mumem, powoduje, że automatycznie taka mieszanka trafia do mięśni i powoduje ich regenerację. Und es ist bekannt, dass ein voller Aminosäuren Haushalt das Immunsystem unterstützt. Natomiast jakby komplet aminokwasów, które są gołębiowi niezbędne, powodują wzrost odporności. Das Aminosäurenpräparat der Wahl aus unserem Hause ist das Betiamin Forte. Naszym preparatem zawierającym aminokwasy, którym polecamy w okresie lotowym, to Betaamin Forte. Es enthält zum Beispiel hochdosierte Aminosäuren, aber auch Elektrolyte und B-Vitamine. Zawiera on bardzo wysokie dawki aminokwasów, ale również elektrolity i witaminy z grupy B. Weil das die Leber und den Stoffwechsel entlastet, soll es auch immer gleichzeitig zu Medikamentengaben gegeben werden. Aber unsere erste Empfehlung ist während der Mauser und während direkt nach dem Flug zusammen mit rotosanem Mumm. Dlatego też polecamy podawanie betaminu Forte razem z mumem w celu regeneracji po powrocie z lotu. Dodatkowo z tego względu, że odciąża wątrobę, warto podawać betaamin po czy też w trakcie antybiotykoterapii oraz w okresie pierzenia. So, das jetzt nochmal zusammengefasst, als Regenerationsunterstützung bedeutet, dass wir als erste Tränke nach dem Flug wollen wir unser Rotosal einsetzen. Unser Mumm, um die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, und das Betamin Forte, um die Muskelregeneration und den Stoffwechsel direkt zu unterstützen.
czyli podsumowując, regenerację i przyspieszenie regeneracji, do pierwszego pojemnika po powrocie z lotu powinien trafić MUM, Rotosal oraz Betaamin Forte w tych dawkach zalecanych przez nas, czyli około 5 do 10 ml Rotosalu w zależności od jakby stanu gołębia po powrocie z lotu, 10 g MUM-u i 15 ml Betaaminu Forte i taka mieszanka spowoduje bardzo szybkie przyspieszenie regeneracji. Wenn Sie dann noch eine sehr energiereiche, maisreiche Ration füttern, dann haben Sie an dem Tag alles richtig gemacht. Jeżeli do tego dorzucicie również karmę z dużą ilością kukurydzy, regenerację na pierwszy dzień po powrocie z lotu macie zamkniętą. Alle proteinreichen Pulver, die reichen Sie bitte nicht am Tag des Fluges, sondern erst am Tag nach dem Flug. Natomiast produkty czy suplementy zawierające białko powinno się podawać nie w dzień powrotu z lotu, tylko dzień później. Denn erst am Tag nach dem Flug hat man festgestellt, dass die Tauben eine so eine Art Check-up-Test durchführen und erst dann mit hoher Bedarf an tierischen Proteinen. Czyli dopiero dzień po powrocie z lotu, dzień po wysiłku, gołębie wykazują duże zapotrzebowanie na uzupełnienie białkiem. I wtedy poleca się podawanie białka zwierzęcego, łatwo przyswajalnego. Damit haben wir den ersten Punkt der Regenerationsunterstützung abgehakt. I tym samym, jakby omawiając te trzy produkty, mamy zamknięty temat przyspieszania regeneracji. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den Infektionsdruck zu senken. Hinter uns sehen Sie eine Grafik, die Abhängigkeit des Bakterienwachstums von E. coli in Abhängigkeit von seinem pH-Wert des Trinkwassers darstellen. Drugim punktem, który będziemy omawiać, jest zmniejszenie ryzyka infekcji. Jak tutaj na prezentacji widać, mamy wykres przedstawiający, jak zmienia się wzrost ilości bakterii E. coli w wodzie pitnej w zależności od wysokości pH. Und das ist nicht nur bei E. coli so, sondern auch bei vielen anderen Bakterienarten und auch bei den Trichomonaden so, dass es unter einem pH-Wert oder ab einem pH-Wert von 4,5 sich nichts mehr im Trinkwasser ausbreiten kann. Natomiast diagram ten przedstawia nie tylko wzrost w procentach bakterii E. coli, ale również trichomonadów czy salmonelli. I widać tutaj, że przy wodzie no zwykłej, tak, z kranu 7,5 jest maksymalne środowisko i warunki do rozwoju tych bakterii chorobotwórczych. Natomiast przy poziomie 4,5 to ryzyko jest mniejsze. Und Sie müssen sich das so vorstellen, alle anderen Tiere, die gemeinsam in einen Transport verladen werden, Nutztiere meistens, also Hühner, die werden, wenn sie zusammen transportiert worden sind, dann geschlachtet und das wird ja bei unseren Tauben nicht gemacht. Die kommen dann alle nach Hause und infizieren die anderen Kameraden, die zu Hause geblieben sind. Dlatego istotną jest tutaj sprawą przede wszystkim w okresie lotowym, jeżeli chodzi o kabinę transportową, tak? Gołębie bardzo duże ilości trafiają do kabiny. I nie w przypadku jak kur czy też innych zwierząt trafiają do rzeźni, tylko jeszcze mają kawał roboty do wykonania. Wracając do wody, do domu, przepraszam, mogą zainfekować inne gołębie, te, które w domu właśnie zostały. Das heißt, die Tauben infizieren quasi zu Hause ihre reingebliebenen Partner und werden quasi gebunt durchgemischt und haben extrem hohen Infektionsdruck. Ryzyko infekcji zwiększa się po powrocie gołębi z lotu, kiedy widzą się, na przykład jeżeli lotujemy metodą wdowieństwa, widzą się ze swoim partnerem, partnerką, infekują się nawzajem i wtedy ryzyko zachorowania jest ogromne. Und deshalb haben wir von Rundfried die Strategie, dass wir den pH-Wert auf einen Wert von 4,5 absenken, um somit den Tauben das noch zu ermöglichen, dass sie das Wasser noch trinken, aber den Bakterien die Vermehrung da drin unmöglich machen. Dlatego naszym celem jest zmniejszenie wartości pH wody pitnej do poziomu 4,5, żeby nie namnażały się bakterie salmonelli, E. coli czy też trichomonady i wtedy zmniejszamy ryzyko infekcji. Przy poziomie 4,5 gołębie jeszcze chętnie przyjmują wodę, natomiast to ryzyko zachorowania jest o wiele, wiele mniejsze. Und das Präparat setzen wir schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich in der Brieftaubenzucht ein. Das Trinkwasser angesäuert wird, ist auch nichts Neues. Viele Züchter machen das auch mit Obstessig, auch leider heute noch, aber mit Obstessig erreichen sie diesen pH-Wert von 4,5. Avidres jest produktem znanym już od kilkunastu czy od kilkudziesięciu lat. Wielu hodowców natomiast niestety jeszcze stosuje ocet jabłkowy, który niestety nie jesteśmy w stanie aż tak zakwasić wody pitnej, żeby było środowiskiem, w którym niechętnie rozwijać się będą bakterie. Meine Zuchttauben zum Beispiel kriegen 365 Tage im Jahr Avidres. Und die habe ich auch schon seit, ich glaube, seit 12 oder 15 Jahren nicht gegen Trichomonaden kuren müssen.
Moje gołębie rozpłodowe dostają awidres 365 dni w roku i od ponad już prawie od ponad 15 lat i ani razu przez ten okres czasu nie musiałem przeprowadzić kuracji przeciw rzęsistkowi. Unsere Empfehlung in der Reisesaison ist, dass man Avidres über mindestens 4 Tage einsetzt und als zweite Tränke am Tag des Fluges. W okresie lotowym polecałoby się zastosować Avidres przynajmniej przez 4 dni i w drugim pojniku przed koszowaniem. So, damit hätten wir auch den zweiten Punkt abgehakt, nämlich die Regeneration zu beschleunigen und den Infektionsschutz zu senken. Czyli jakby omawiając Avidres, zmniejszamy ryzyko, może nie, stosując Avidres zmniejszamy ryzyko infekcji i tym samym drugi punkt, jak utrzymać gołębie w zdrowiu, mamy omówiony. Kommen wir zum dritten Punkt, die Immunität zu unterstützen. Und ein Hauptteil der Immunität sitzt im Darm und deshalb müssen wir die Tauben möglichst gut, also deren Darmgesundheit unterstützen. Dazu stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Jak wszyscy wiemy, zdrowie gołębia pochodzi z jelit. A zatem w okresie lotowym musimy również zadbać o zdrowe jelita gołębi, tak żeby dały radę w lotach. Zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, den Tauben Knoblauch und Zimt Aldehyde zu verabreichen. Diese wirken antibakteriell gegen E. coli und Salmonellen. Żeby utrzymać zdrowe jelita, mamy kilka rozwiązań. Możemy zastosować antybiotyki roślinne, które działają przeciw bakteriom Salmonelli i E. coli. In der richtigen Dosierung sind sie auch wirksam gegen Clostridien und Coccidien und verschonen nebenbei noch die Lactobacillen, also die Probiotika. W odpowiednim dawkowaniu czosnek i cynamon działają przeciw Coccidiom i Clostridiom i chronią również bakterie kwasu mlekowego, które znajdują się w jelitach gołębi. Man muss dabei beachten, dass das Allein, was dann in Allicin umgewandelt wird, sehr reaktionsfreudig ist. Das heißt, im Wasser ist es sehr instabil und deshalb wird eine Gefriertrocknung notwendig, die wir erst bei der, wo die Wirksamkeit erst bei der Fütterung erwarten. Jeżeli chodzi o czosnek, o ten naturalny antybiotyk, trzeba uważać, że jest on bardzo niestabilny. Czyli dodając go do wody, bardzo szybko reaguje i ta alina, która jest istotną substancją czynną, po prostu rozpada się. Dlatego też czosnek, który jest stosowany w naszych produktach, jest głęboko mrożony, tak żeby się nie rozpadł zbyt szybko i trafił tam, gdzie powinien. Ja, in der nächsten Folie sehen wir dann eine Salmonellenkulturplatte, also das, was hell, was dunkelbraun ist, sind die einzelnen Wirkstoffe, die da aufgelistet sind, zum Beispiel Chlorpenicol, Chlorothalidon oder was weiß dargestellt ist, Allicin. Und man sieht, dass diese hellbraunen Flächen vom Allicin am größten sind, das heißt der Hemmhof, also die Wirksamkeit des Allicins ist am größten. Widzimy tutaj jakby kultury bakterii Salmonelli. Wszystkie inne substancje, które tutaj są wymienione, oprócz Allicyny, są to antybiotyki. Natomiast ta otoczka wokół tych czarnych kropek jest bardzo mała, co znaczy, że ma bardzo małe działanie. Tak? Natomiast w przypadku tej białej kropki jest to alicyna, czyli ta substancja czynna z czosnku i ta otoczka, czyli sposób jakby powierzchnia, na którą działa, jest największa. Czyli jakby patrząc na to, alicyna, czyli ten naturalny antybiotyk, ma o wiele lepsze działanie niż te substancje lecznicze. Die ich mir zeigen möchte, sind die Lactobacillen, also da wurde die Platte mit Lactobacillen beimpft und die wachsen quasi möglichst dicht an das Allicin, daran sieht man, dass das Allicin die Lactobacillen kaum beeinflusst. Alle anderen Antibiotika schädigen aber die Probiotika. Alicyna z czosnku jako naturalny antybiotyk, ona nie niszczy flory jelitowej bakterii, co jest bardzo istotne. Wspiera nawet rozwój bakterii kwasu mlekowego, co istotnie wpływa również na prawidłowe funkcjonowanie jelit. Daran soll quasi belegt werden, Allicin wirkt gegen Salmonellen, aber nicht gegen die Probiotika. Czyli alicyna z czosnku działa na bakterie chorobotwórcze, natomiast nie wpływa negatywnie na florę jelitową. Dann haben wir die nächste Möglichkeit, die Tauben zu unterstützen in der Darmgesundheit, das ist mit Pulverzellulose. Pulverzellulose führt dazu, dass die Darmzotten vergrößert werden. Czyli zdrowe jelita wspieramy naturalnymi antybiotykami, takimi jak na przykład czosnek. Drugą metodą jest stosowanie sproszkowanej celulozy, która przyczynia się do zwiększenia ilości i długości kosmków jelitowych. Infolge dieser vergrößerten Darmzotten hat die Taube eine verbesserte Futterverwertung und eine vergrößerte Immunkompetenz.
Dzięki dłuższym kosunkom jelitowym następuje lepsze wchłanianie substancji czynnych z karmy czy też suplementów do krwi gołębia i tym samym lepszą gołębie wykazują odporność. Zeitgleich führt dazu, dass führt die Pulverzellose dazu, dass eine erhöhte Enzymaktivität, also Verdauungsenzymaktivität vorherrscht und somit weniger Nahrung für die pathogene Keime übrig bleibt. Dzięki spryszkowanej celulozie znajduje się, jakby tworzy się lepsze środowisko dla bakterii dobroczynnych, a zatem tych chorobotwórczych pojawia się wtedy w jelitach mniej. In dem nächsten Bild sehen Sie mal gesunden Darmzotten und verkürzten Darmzotten, die zum Beispiel von einer E. coli-Infektion oder Coccidieninfektion ausgelöst worden sind. Na tych dwóch, przepraszam, ilustracjach widoczne są zdrowe kosunki jelitowe, które są wysokie, grube i prawidłowe. Natomiast obok skrócone kosunki jelitowe, czyli ich praktycznie nie widać i są to najprawdopodobniej kosunki po kokcydiozie czy też salmonellozie. In der nächsten Folie sehen Sie, was man noch machen kann, um die Darmgesundheit der Tiere zu unterstützen. Und zwar bedienen wir uns seit 2 Jahren jetzt eines Produktes vom positiv geladenen Kupfer, also von aktiviertem Kupfer. Kupfer ist zweifach positiv geladen, zieht die negativ geladenen Kolibakterien an und zerstört diese Membran. Mhm. Jest jeszcze jeden sposób na zdrowe jelita i na usunięcie z jelit bakterii E. coli. Jest to siarka. Siarka jest naładowana dodatnio, bakterie E. coli negatywnie. Jak widzimy tutaj na tej środkowej ilustracji, siarka przyciąga bakterie E. coli i niszczy ją od wewnątrz. To jest aktywierte Kupfer, aber seit 2 Jahren im Immunsystem. Tą aktywną siarkę, czy tą substancję czynną posiadamy, dostępna jest w formie preparatu Immunbooster. In dem nächsten Bild sehen Sie die elektronenmikroskopischen Aufnahmen von diesem Vorgang. Da sieht man aktiviertes Kupfer in dem ersten Bild, die E. coli Bakterien im zweiten Bild. Im dritten Bild die Anheftungsphase von E. coli an die aktivierten Kupferionen und dann im letzten Bild die zerstörten E. coli Bakterien. Czy tutaj na tych ilustracjach widać to, co przed chwilą omówiliśmy, czyli mamy aktywną siarkę i bakterie E. coli. Trzecia ilustracja, faza łączenia, czyli jak aktywna siarka przyciąga bakterie oraz jak fajnie na nie wpływa i tą bakterię E. coli niszczy. To jest also quasi ein Wirkstoff, to jest aktywierte Kupfer, gegen E. coli bakterien vorzugehen. I aktywna siarka to jest taka naturalna substancja, która niszczy bakterie E. coli. Was können wir noch machen, um die Darmgesundheit unserer Tauben zu unterstützen? Was spielt noch eine Rolle? Es sind Toxine für unsere Tauben sehr relevant. Und zwar muss man unterscheiden zwischen den Endotoxinen, die frei werden, wenn Kolibakterien zerstört werden, und zwischen Mykotoxinen, die aus Pilzgiften im Futter stammen. Istotną sprawą, która negatywnie wpływa na zdrowie jelit, są to toksyny. Mamy dwa rodzaje takich najgroźniejszych toksyn dla gołębi. Są to toksyny, które powstają w wyniku rozpadania bakterii E. coli oraz mykotoksyny, które my sami dostarczamy gołębiom w karmie. Das haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört, dass die Tauben, zum Beispiel Jungtaubenkrankheit haben, dann behandelt werden gegen die entsprechenden Kolikeime und dann danach Tauben versterben. Und das ist oft eine Folge davon, dass die Tauben enterotoxische E. colis haben, also die quasi Endotoxine freisetzen, wenn sie zerstört werden. Die tragen quasi die Toxine in der E. coli-Zelle, wenn die Zelle dann zerstört wird, werden die Toxine frei und die Taube kann daran sterben. Słyszałam o wielu przypadkach śmierci gołębi, kiedy zachorowały na chorobę młodych. Stosujemy preparat na bakterie E. coli i pomimo tego gołębie zdychają. Przyczyną jest przede wszystkim to, że rozpadają się bakterie E. coli, które podczas właśnie tego rozkładania wytwarzają toksyny. Toksyny nieuwolnione z organizmu gołębia powodują śmierć najczęściej gołębi młodych. Deshalb ist es sehr wichtig, dass diese Toxine gebunden werden im Darm. Dlatego istotną sprawą jest wiązanie tych toksyn w jelitach i wydalanie ich na zewnątrz. Wir sprechen aber nicht nur über Endotoxine, sondern auch über Mykotoxine, die, wie viele wissen, auch vor allem in Erdnüssen vorkommen. Aber die kommen nicht nur in Erdnüssen vor, sondern auch im Mais, Weizen, in Gerste und Sojabohnen und Sonnenkern.
Toksyny grzybowe bardzo często występują w karmach. Dotykają one nie tylko orzeszków ziemnych, gdzie to widocznie jakby jest uwidocznione bardzo mocno, ale również możemy ją znaleźć w jęczmieniu, w kukurydzy, w słoneczniku, czy też w nasionach soi. To jest kein riesengroßes Thema, wenn das Futter wirklich sehr, sehr gut ist und sehr trocken also von guten Herstellern kommt, wo Vertrauen zu haben, dann ist das Thema auch nicht am allergrößten, aber es besteht das Risiko, dass die Tauben damit belastet werden. Jeżeli pilnujemy karmy, sposobu przechowywania, wybieramy karmy wysokiej jakości, sprawdzonych producentów, temat mykotoksyn pochodzących z karmy jest znikomy. Natomiast jeszcze no, często zdarza się, że karma tańsza jest nośnikiem toksyn grzybowych. Und das, diese mykotoksyny in dem Futter, die kriegen sie auch nicht abgewaschen, zerkocht oder irgendwie behandelt, ja, die sind da drin und die überleben alles, was sie mit dem anstellen wollen. Nie zlikwidujemy tych toksyn z karmy, nie wiem, przesiewając karmę, gotując ją, nie wiem, myjąc, namaczając. Te toksyny grzybowe zawsze w tej karmie, jeżeli już są, to zawsze tam będą. Deshalb ist die einzige Möglichkeit, die Tauben davor zu schützen, die Toxine zu binden oder sie gar nicht zu füttern. Gar nicht zu füttern ist aber sehr unrealistisch. Żeby toksyn grzybowych nie dostarczyć gołębiom, są dwa wyjścia. Albo ich nie karmić, co nie jest dobrym rozwiązaniem, albo stosować produkt, który te toksyny grzybowe zwiąże i usunie z jelit. Also, ich fasse mal zusammen, welche Möglichkeiten haben wir gerade besprochen. Wir haben gesprochen über die Möglichkeit, den Tauben mit gefriergetrockneten Knoblauch zu versorgen und Pulverzellulose. Podsumowując, możemy o zdrowe jelita zadbać naturalnymi antybiotykami, czyli czosnkiem i cynamonem i sproszkowaną celulozą. Wir können den Tauben aktivierten Kupfer geben, der dann gegen die E. coli wirkt und die Tauben unterstützen, indem wir die Toxine im Darm binden. Możemy również podawać gołębiom aktywną siarkę, która działa przeciwbakteryjnie oraz wiązać toksyny. Und das erledigen wir alles mit unserem Produkt Immunbooster. Te wszystkie substancje, które teraz wymieniłem, znajdują się w produkcie o nazwie Immunbooster. In der Reisesaison empfehlen wir davon mindestens das über 2 Tage zu verabreichen. W okresie lotowym dobrze byłoby zastosować ten produkt przynajmniej przez 2 dni w tygodniu. Bei den Jungtauben kann man das auch täglich geben, um die Immunität zu fördern. Gołębiom młodym można podawać nawet codziennie, żeby wzmocnić ich odporność. Okay, dann haben wir das Produkt abgehandelt, dann kommen wir zu dem nächsten Part, was wir noch tun können, um die Taube mit der Darmgesundheit zu unterstützen. Man kann den Tauben Prä- und Probiotika geben und sie mit Huminsäuren unterstützen. Czyli te wszystkie 4 produkty wymieniliśmy, one znajdują się w produkcie Immunbooster. Dodatkowo wspierać możemy jelita za pomocą pro- i prebiotyków oraz kwasu humusowego. Um auf das Pro- und Präbiotikum zu sprechen zu kommen. Ein Präbiotikum ist ein Präparat, was die Umweltbedingungen für die Probiotika verbessert. Und ein Probiotika sind diese begutartigen Bakterien, die das gesunde Darmmilieu schaffen. Teraz rozróżniając prebiotyki i probiotyki. Prebiotyki są to produkty, które poprawiają florę jelitową i to środowisko życia dla probiotyków, czyli dla dobroczynnych bakterii, czyli dla zdrowej flory jelitowej. Es ist besonders wichtig, den Tauben Probiotika zu geben nach Stressphasen oder nach antibiotischen Gaben, weil sie mit jedem Antibiotikum, was im Darm ankommt, auch die Probiotika negativ beeinflussen. Istotną sprawą jest podawanie probiotyków podczas czy w sytuacjach stresowych oraz w trakcie antybiotykoterapii, z tego względu, że każdy antybiotyk zniszczy nie tylko te bakterie chorobotwórcze, ale również dobroczynne. Und welche Anforderungen bestehen an das, an die probiotischen Keime? Die müssen natürlich säureresistent sein. Najważniejszą cechą dobrego probiotyku jest odporność na działanie kwasu. Wenn das viele Bakterienstämme, die auf dem Markt verwendet werden, sind das nicht. Sie müssen das aber sein, weil wenn die Tauben das fressen, wandern sie durch den Darm, oder müssen sie durch den Magen, um in den Darm zu kommen. Und der Magen hat halt einen pH-Wert von 2 und der Darm hat halt einen pH-Wert von 7. Und wenn die nicht säureresistent sind, dann sterben sie im Magen ab und haben gar keinen Effekt mehr auf die Tauben. Dlaczego probiotyki muszą być odporne na działanie kwasu? Z tego względu, że one muszą wylądować w jelitach. W żołądku panuje pH równe 2, czyli jest to bardzo kwaśne środowisko. Jeżeli nie byłyby odporne na kwas, probiotyki zostałyby w żołądku zniszczone i nie dotarłyby do jelit, gdzie panuje pH równe 7. Więc ważne jest wybierać takie probiotyki, które odporne są na działanie kwasu, natomiast na rynku jest ich niedużo. Und diese besonderen Eigenschaften haben wir in unserem Produkt Entrobacter.
Dlatego też nasz preparat, który nazywa się Entrobak, są to probiotyki, które również są odporne na działanie kwasu. To sollte man im Allgemeinen auf 5 gram pro 20 Tauben oder 5 gram pro Liter Wasser dosieren. Można podawać Entrobak zarówno do wody, jak i do karmy, 5 gram na 20 gołębi, czyli na litr wody albo na kilogram karmy. Nach Behandlung sollte man das sogar höher dosieren, also immer noch 10 gram pro Liter Wasser. W przypadku, czy w trakcie antybiotykoterapii dawkowanie możemy zwiększyć dwukrotnie, czyli zastosować nawet 10 gram na kilogram karmy. Die Bakterien im Entrobak sind, wie gerade schon erwähnt, säurestabil, können das Pilzwachstum hemmen und sind sogar noch antibiotikastabil gegen viele in der Brieftaubensport eingesetzten Antibiotika, wie zum Beispiel Enrofloxacin, Amoxicillin, die man sehr häufig einsetzt. Entrobak jest probiotykiem, który po pierwsze jest odporny na działanie soku żołądkowego, po drugie jest stabilny wobec innych antybiotyków dostępnych na rynku, czyli może być, czyli bakterie z entrobaku nie są niszczone przez bakterie, które znajdują się w antybiotykach, czyli można podawać je równocześnie w trakcie antybiotykoterapii. Das Besondere an den Probiotika Entrobak im Entrobak ist, dass sie die Lebensbedingungen für alle im Körper schon vorhandenen Probiotika verbessern und deren Wachstum fördern. Dodatkowo substancje zawarte w entrobaku powodują poprawę środowiska, poprawę flory jelitowej i tym samym polepszają się warunki bytowania bakterii probiotycznych w jelitach. Und das macht auch Sinn, weil im Taubendarm sind 10.000 verschiedene Bakterien und auch ganz, ganz viele noch gar nicht bekannt. Da macht es keinen Sinn, nur einen zu geben und den, der sich dann ansiedeln soll und dass das der Gute sein soll, sondern die Lebensbedingungen für die schon vorhandenen, die müssen verbessert werden. W jelitach gołębi znajduje się ponad 10 tysięcy różnych szczepów bakterii, dlatego istotną sprawą jest nie tylko podawanie określonego szczepu, których jest bardzo dużo, tylko zwiększanie i poprawa flory jelitowej i środowiska bytowania tych bakterii probiotycznych. Den nächsten Stoff, den wir einsetzen können, um die Darmgesundheit der Tauben zu fördern, sind die Huminsäuren. Kolejną substancją, która poprawia zdrowie jelit, są kwasy humusowe. Das sind Säuren, die Toxine binden können und aus dem Darm ausschleusen. Kwasy te są substancjami, które wiążą toksyny i wydalają je z organizmu gołębia. Die hemmen Salmonellen und Pilzwachstum. Mają działanie również przeciwgrzybicze i hamują rozwój salmonelli. Und wirken darüber hinaus noch antivirale und entzündungshemmend. Dodatkowo mają działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe. Das haben wir in unserem Produkt Morgold verwendet. Morgold wird hauptsächlich eigentlich um das Futter anzufeuchten und damit die Darmgesundheit dann zu fördern. Kwasy humusowe są zawarte w Morgoldzie, czyli w naszym błocie leczniczym, które powoduje, że odchody są bardziej zwite. Wyrzuca toksyny z organizmu gołębia i tym samym oczyszcza jelita. Mit diesen drei Produkten, also Entrobak, Immunbooster und Morgold, die sich zusammen auch super gut ergänzen, die man auch super gut zusammen einsetzen kann, schließen wir den dritten Part der Immunitätsstärke ab. Czyli trzeci punkt, jak zachować gołębie w zdrowiu, czyli poprzez wzmocnienie odporności pochodzącej z jelit, możemy powiedzieć, że te trzy produkty, które wymieniliśmy, czyli Morgold, Entrobak i Immunbooster, uzupełniają się doskonale i tymi trzema produktami jesteśmy w stanie utrzymać zdrowe jelita gołębi. Produkcja, jakby własna produkcja L-karnityny jest tylko na bardzo niskim poziomie z tego względu, że pierwotnie gołębie nie były stworzone do pokonywania tak wielkich dystansów, więc stworzyły tyle L-karnityny, są w stanie wyprodukować tyle L-karnityny, żeby starczyło na te najważniejsze potrzeby na krótkie dystanse. L-karnitin wurde belegt, dass es die Hitzetoleranz erhöht und die Fettverbrennung im Muskel verbessert. Zostało udowodnione, że L-karnityna zwiększa tolerancję upałów oraz przyspiesza spalanie tłuszczu. L-karnitin muss, wenn es aber einmal angefangen wurde zu füttern, kontinuierlich gegeben werden. Natomiast stosowanie L-karnityny musi odbywać się w sposób ciągły. Jeżeli już raz zaczęło się podawać L-karnitynę w sezonie, powinno się to stosować dłużej. In der nächsten Grafik sieht man auch, dass die L-karnitinzufuhr nur, also die Anschwemmung im Blut geht sehr, sehr schnell. Also wenn die Tauben jetzt Karnitin trinken, ist es zwei Stunden, danach ist der Spiegel im Blut sehr, sehr hoch. Aber um genug Karnitin in den Muskel zu bekommen, muss es über eine lange Zeit gegeben werden.
Na tym wykresie widać, jak wzrasta zawartość L-karnityny w mięśniach. Po chwilowym podaniu, chwilę po podaniu widzimy, że ta krzywa bardzo szybko rośnie. Poziom L-karnityny jest bardzo wysoki. Natomiast, żeby był regularny wzrost L-karnityny, potrzebny jest, by podawać ją przez dłuższy okres czasu. Und es muss mit 50 mg pro Tage und Tag dosiert werden. Polecana dawka, polecana dawka to jest 50 mg na jednego gołębia dziennie. Mit dieser Dosierung ermüden die Tauben langsamer und kleinste Muskelverletzungen werden wesentlich seltener beobachtet. Dzięki tej dawce gołębie później odczuwają zmęczenie oraz L-karnityna odkłada się w mięśniach, co powoduje brak mikrouszkodzeń mięśni. Also die meisten Züchter, die schon auf einem sehr guten Niveau reisen und deren Tauben gesund sind und Leistung bringen, die fragen dann, okay, was kann ich machen, damit ich noch mehr Spitze fliege? Ist unser Rat, wenn er noch kein L-Carnitin einsetzt, kontinuierlich einsetzt, dann immer keine Speed zu geben. Wielu hodowców, którzy osiągają dobre wyniki, są zadowoleni z lotów, natomiast chcą jeszcze trochę przyspieszyć gołębie. Polecam im podawanie karnispidu. Jeżeli są w dobrej formie, trenują super, L-karnityna spowoduje jeszcze lepsze ich przyspieszenie. Nach zwei Tagen, nachdem man das gegeben hat, sieht man, dass die Flugfreude enorm ansteigt. Die Tauben fliegen in einem anderen Tempo und auch wesentlich länger. Und die Trainingsergebnisse werden auch wesentlich besser. Już po dwóch dniach podawania widać efekty. Gołębie trenują chętniej, latają intensywniej, osiągają większą prędkość i tym samym ich chęć treningu wzrasta. Aber, wie vorhin schon eingangs erwähnt, muss man es wirklich täglich geben. Wenn man das nicht macht, kehrt es sich in das Umgekehrte. Also hat es eher Nachteile als Vorteile. Man muss es wirklich jeden Tag geben. Carnispeed poleca się, żeby podawać go regularnie. Jeżeli przestajemy podawać, skutek może być odwrotny, czyli może nastąpić spadek formy. Die meisten Anwendungsfehler, die wir mitbekommen von den Züchtern, die sagen, ja, L-Carnitin wirkt ja gar nicht, sind darauf zurückzuführen, dass die Leute das nur zwei oder drei Tage geben. Iluś hodowców spotkałem się z sytuacją, że mówili, nie, Carnispeed jednak nie działa, L-karnityna jest do bani. Natomiast w wywiadzie z nimi, po rozmowie, doszliśmy do wniosku, że były podawane tylko, L-karnityna była podawana przez 2-3 dni, czyli nie osiągnęło, poziom L-karnityny nie osiągnął odpowiedniego poziomu w mięśniach, co nie przełożyło się na wyniki. Das kommt dadurch, dass die Taube ja selber L-karnitin synthetisiert, also herstellt. Wenn man dann der Taube aber L-karnitin dazu gibt, stellt sie ihre Eigensynthese ein und wenn man dann wieder aufhört mit der L-karnitingabe nach 3 Tagen, dann fällt das auf das unter der Eigensynthese-Niveau zurück und dann steht nicht genug L-Carnitin für den Fettstoffwechsel zur Verfügung. Spowodowane jest to tym, że gołąb jest w stanie sam wytworzyć L-karnitynę. Jeżeli przez 2-3 dni podajemy L-karnitynę w suplemencie, poziom L-karnityny rośnie i zaprzestawana jest produkcja L-karnityny przez samego gołębia. Więc jeżeli przestajemy podawać L-karnitynę w suplemencie, poziom L-karnityny spada jeszcze poniżej tego poziomu, bo gołąb sam jej nie wytwarza i forma drastycznie spada. Also mein Tipp an Sie, wenn Sie die Tauben auf gutem Niveau haben, die gesund sind, in einem guten Schlag untergebracht sind, wenn Sie damit nochmal einen Schritt weiter nach vorne gehen können. Czyli moja rada jest taka, że jeżeli macie dobre gołębie, latają ok, jesteście zadowoleni, gołębnik jest również funkcjonalny i zdrowy, formę gołębi można poprawić podając L-karnitynę, natomiast jeżeli nie jesteście w stanie podawać jej przez 5 dni, lepiej nie stosować jej wcale. Okay. Das zweite, die zweiten Produktgruppen, die man den Stoffwechsel unterstützen kann, sind Jod und Eisen. Dwie kolejne substancje, które powodują wzrost formy i pobudzenie metabolizmu, to jest Jod i żelazo. Wenn wir über Jodprodukte reden, müssen wir aufpassen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil viele Marktbegleiter auch Jodprodukte auf dem Markt haben, aber da dann nur 1000 mg Kaliumjodid zum Beispiel drin enthalten werden. Na rynku istnieje dużo produktów z żelazem, natomiast nie można ich porównywać z naszym produktem z tego względu, że posiadają tylko około 1000 mg żelaza, jodku żelaza w preparacie. Und wir haben in unserem Produkt nicht 1000 mg Kaliumjodid, sondern 90.000 mg Kaliumjodid.
Czyli my mamy o wiele więcej, czyli nie mamy tylko 10 mg, tylko ponad 10 tysięcy jodu, przepraszam, wcześniej powiedziałam żelaza. Więc tutaj jest istotną sprawą czytanie etykiet i składu produktu. Wichtig ist auch, wenn wir über Jod reden, dass man darauf achtet, dass auch elementares Jod drin enthalten ist. Jeżeli chodzi o jod, ważne jest też czytanie właśnie etykiet i sprawdzenie, czy zawiera on jod elementarny, który tutaj jest najistotniejszy. Und auch wichtig ist, dass man Jod, oder man kann Jod, oder sollte man Jod kombinieren mit organischem Eisen, um die Blutbildung zu fördern. Jod w kombinacji z żelazem jest dobrym rozwiązaniem z tego względu, że powoduje wzrost ilości czerwonych krwinek w krwi. Also, um damit zu nochmal auf die 90.000 gegen 1.000 mg zurückzukommen, muss man immer darauf achten, was in diesen Produkten drin ist. Wir deklarieren, was in unseren Produkten drin ist und möchten dann auch, dass Sie darauf achten, nicht nur das, das ist ein Jodpräparat, und ich vergleiche ein Jodpräparat mit einem Jodpräparat, sondern gucken Sie genau, was in den Produkten drin ist. Porównując produkty, czytajmy etykiety, sprawdzajmy, jaka jest zawartość substancji czynnych. Tak jak wymieniłem, w większości produktów jest to około 1000 mg jodku potasu, w naszym jest 90 tysięcy, czyli bardzo, bardzo dużo. Dlatego też nasz produkt jest zdecydowanie niestety droższy od innych. No, das Produkt, was ich gerade schon beschrieben habe, ist das Blitzform, was seit über 40 Jahren bei uns vertrieben wird. Auch immer noch einer unserer Bestseller ist. Es fördert die Blutbildung, den Kaumaufbau und führt zu einer richtigen Leistungssteigerung bei den Kaumaufbau. Blitzform ist ein Produkt, właśnie żelazowo-jodowy, który w naszej ofercie jest już od blisko 40 lat. Jest znany przez i lubiany przez wielu hodowców na całym świecie. Wenn die Tauben in der normalen Saison sind, empfehlen wir 2 ml pro Liter Wasser zu dosieren. Vor besonders wichtigen Flügen oder wenn die Tauben vor der Saison noch nicht so richtig in guter Kondition sind, kann man das auch über 3 Tage hintereinander einnehmen. W okresie lotowym polecamy podawanie w dawce 2 ml na litr wody, najlepiej w czwartek przed lotem. Natomiast jeżeli nie jesteśmy do końca zadowoleni z formy gołębi, możemy ten okres wydłużyć nawet do 3 dni, podając właśnie 2 ml na litr wody. Okay. Damit haben wir den vierten Punkt abgehakt, den Punkt des Stoffwechselanregens. Kommen wir zum fünften Punkt, auch ein wichtiges Thema. Ile dni przed koszowaniem? Wenn das, also ich mache das immer 2 Tage, ich empfehle es immer 2 Tage vor dem Einsetzen. Also bei uns am Mittwoch, wenn Freitag einsetzt. Mhm. Czyli tak, najlepiej 2 dni przed koszowaniem. Frederik to z tego względu, że oni lecą w sobotę, podaje w środę i w czwartek. Mittwoch, Donnerstag? Nur ein Tag, aber 2 Tage vor dem Einsatz. Also Mittwoch, wenn Freitag einsetzt. Jeżeli w piątek koszuje, podaje w środę, natomiast no to my wtedy podajemy w czwartek. 2 dni przed koszowaniem. Aber auch viele erfolgreiche belgische Spitzenzüchter machen das 3 Tage hintereinander vorm Einsetzen vom Nationalschub. Wir setzen die ja donnerstags ein und geben das dann mittwochs, dienstags und montags. Natomiast belgijscy hodowcy przed lotem narodowym często podają przez 3 dni pod rząd przed koszowaniem, tak? Czyli w ciągu. I tym samym omówiliśmy temat pobudzania metabolizmu, punkt 4 i przechodzimy do ostatniego, czyste drogi oddechowe. Kommen wir nun zu den Atemwegen. Was wollen wir erreichen? Möglichst die Atemwege frei halten ohne eine chemische Behandlung und wir wollen bei den Tauben eine hohe Trainingsfreude feststellen. Mówiąc o czystych drogach oddechowych, stawiamy sobie pytanie, co chcemy osiągnąć, czyli oczyszczanie dróg oddechowych bez antybiotyków, bez stosowania leków oraz zwiększanie chęci latania. Was können wir machen damit? Wir können entweder die Atemwege desinfizieren, also behandeln mit einem Antibiotikum, oder wir können pflanzliches Antibiotikum einsetzen. Jakie mamy możliwości? Po pierwsze zastosowanie antybiotyku lub zastosowanie naturalnego antybiotyku. Hier sehen wir einen Querschnitt eines Vogelatmungstraktes. Da sieht man das hier vorne, kurz vor der 1, die Nasenlöcher sind und die Luft quasi diese Säcke hier umströmt und dann in die Luftröhre gelangt. Tutaj na zdjęciu widzimy przekrój poprzeczny głowy gołębia. Są tutaj jakby górne drogi i drogi oddechowe, kanaliki nosowe, otwory nosowe są tutaj krótko przed numerem 1. Później mamy kanaliki nosowe, które widać, że są bardzo wąskie. Man kann auch sehen, dass die Tauben, wenn die lange eingesperrt worden sind, dass sich da alte
Staubreste und ja, Staubablagerung einlagern. Und diese sollte man möglichst vor dem ersten Flug schon befreien. Ze względu na to, że te kanaliki są właśnie takie wąskie, bardzo często w otworach nosowych gromadzi się kurz bądź też zaległy śluz, który utrudnia oddychanie gołębiom. Und dafür haben wir unser Produkt Rocitol entwickelt, was dafür geeignet ist, den oberen Sinusbereich zu reinigen. Dlatego też około 3 lat temu stworzyliśmy nowy produkt, który nazywa się Rocitol, który ma na celu oczyszczenie kanalików nosowych z tego zaschniętego śluzu i kurzu. Ich empfehle immer eine Einzeltierbehandlung, also ein Tropfen pro Nasenloch, mindestens 4 Tage vorm Einsetzen, weil die Tauben sich auch nach den Gerüchen in der Heimat orientieren und das Rocitol kann diese Heimatorientierung stören. Dlatego polecałbym stosowanie Rocitolu bezpośrednio do każdego otworu nosowego, każdemu gołębiowi osobno, natomiast minimum 4 dni przed lotem. Nigdy przed samym lotem, z tego względu, że gołąb w najbliższym otoczeniu kieruje się węchem, zaburzając węch, kiedy to wszystko zaczyna się tam rozpuszczać, możemy spowodować, że no, z bliskiej odległości gołąb nie trafi do domu. Es entfleimt diesen oberen Atembereich, und wenn man das zum Beispiel einsetzt bei Jungtauben, die gerade eine Jungtierkrankheit überstanden haben, wird man auch feststellen, dass da extrem viel Schleim und fester Schleim rauskommt. Stosując Rocitol po przebytej już chorobie młodych, odtrzemiając gołębie, możemy również też doskonale zobaczyć, co im z tych górnych dróg oddechowych, z kanalików nosowych spływa. Więc to też jest bardzo fajna informacja dla nas, co podczas tej choroby młodych faktycznie się dzieje. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, um die Atemwege der Tauben freizuhalten, sind sogenannte Phyto, also pflanzliche Antibiotika. Drugim sposobem na oczyszczanie górnych dróg oddechowych są antybiotyki roślinne. Die Antibiotika, diese Phytoantibiotika, deren wir uns bedienen, enthalten Senföle. Diese Senföle wirken gegen grampositive Bakterien, Pilze und sogar Viren. Antybiotyki roślinne, o których tutaj mowa, które działają na górne drogi oddechowe, zawierają olej musztardowy, który działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, działa na wirusy, grzyby i na bakterie gram pozytywne. Und sie sind entzündungshemmend und schädigen darüber hinaus die Darmflora. Hamują, mają działanie przeciwzapalne, te antybiotyki roślinne i tym samym nie niszczą flory jelitowej. Die schädigen die Darmflora nicht, weil sie nämlich hier direkt nach der Magenpassage aufgenommen werden und dann über die Blutbahn auf die Atemwege wirken. A dlaczego nie niszczą flory jelitowej? Bo nie trafiają do jelit, czyli nie trafiają do jelit, nie niszczą flory jelitowej. Trafiają tutaj do ostatniego pasażu żołądka i wydalane są, wychłuchiwane przez gołębia na zewnątrz. Wohingegen alle anderen chemischen eingesetzten Antibiotika müssen bis zum Darm gelangen und werden dann über die Darmtrappen dort aufgenommen und gelangen dann zu den Atemwegen. Wszystkie antybiotyki działające na drogi oddechowe muszą trafić do jelit, dopiero z jelit trafiają do krwioobiegu i muszą tam być, niszczą tym samym florę jelitową, czyli te bakterie probiotyczne, czyli niszczą niestety odporność gołębi. Und das Produkt, was ich empfehlen würde, um vor der Saison die Tauben damit richtig die Atemwege zu behandeln, ist Avimycin Fort. Dlatego też fajnym rozwiązaniem przed okresem lotowym jest zastosowanie kuracji takiej naturalnym antybiotykiem, jakim jest Avimycin Forte. Im Frühjahr empfehle ich damit eine 7-tägige Kur zusammen mit Atemfrei. Można zastosować taką 7-dniową kurację, stosując połączenie Avimycinu z Atemfrei. Und in der Saison empfehle ich eine 2-3-tägige Gabe nach dem Flug, um die Tauben dort zu unterstützen. W okresie lotowym można podawać Avimycin w celu oczyszczenia dróg oddechowych nawet do 3 dni po powrocie z lotu. Man kann die Tauben auch anders behandeln. Man könnte die auch theoretisch mit Antibiotika behandeln in der Saison. Aber ganz viele klassische Atemwegsantibiotika wie die Tetracycline oder Erythromycine, die haben ganz schlechte Resistenzlagen. Also die wirken heutzutage gar nicht mehr gegen diese Erreger. W okresie lotowym oczywiście, czy na główne drogi oddechowe można zastosować również antybiotyk, na przykład tetracyklinę, która niestety była nadużywana i teraz w przypadku chorób dróg oddechowych jest, no po prostu nie odnosi, nie daje pozytywnych skutków. Und man muss damit auch mal verstehen, die Antibiotika, die man für die Atemwege gibt, die wirken auch über den Darm, das heißt, sie schädigen auch immer die Darmflora.
No i oczywiście antybiotyki, które podawane są na drogi oddechowe, niszczą florę jelitową. Und deshalb ist ein Umdenken in der Atemwegsbehandlung unserer Meinung nach notwendig. Dlatego też stosując naturalne antybiotyki, stosowanie zwykłych antybiotyków jest po prostu nieopłacalne dla wyników. Deshalb wollen wir unsere Tauben lieber natürlich gesund halten mit Rositol, atemfrei, Avimicin Forte. Czyli drogi oddechowe można utrzymać w zdrowiu stosując Rositol, Avimicin Forte czy też atemfrei. Ja, damit haben wir den fünften und letzten Punkt abgehandelt und bin jetzt auf Ihre Fragen gespannt. Czyli piąty punkt, czyli czyste drogi oddechowe, tak naprawdę już omówiliśmy, mówiąc o tych trzech produktach. No i teraz czekamy na pytania. Otwarte dzioby przy oblocie gołębnika, to jest choroba czy normalne zjawisko? Wenn die Tauben an den Hausgiebeln und offene Schnabel haben, ist das normal oder ist das ein Krankheit oder ein Symptom? Es kommt drauf an. To zależy. Es kommt drauf an, wie schwer sind die Tauben, wie lange fliegen sie schon ums Haus? Haben die Tauben Stress? To zależy od tego, jak gołębie są ciężkie, jak długo trenują wokół domu, czy mają stres. Wie warm ist es? Jak jest ciepło? Ja, wenn ich 30, wenn ich draußen 30 Grad habe, dann schwitzt der beste Sportler. Und Tauben können ja nicht schwitzen, sondern die hecheln, um ihre Temperatur zu regulieren. Jeżeli jest ponad 30 stopni, gołębie, no każdy się spoci, gołąb nie poci się, natomiast musi to ciepło wydalić za pomocą po prostu... Czyli nie leczymy takiego zjawiska. Also das müssen wir nicht, also kein Medikament einnehmen. Also wenn Sie jetzt 15 Grad, wie heute sind, 15 Grad draußen haben, die Tauben fliegen 5 Minuten, kein Habicht ist in Sicht und die sind in gutem Gewicht, dann müssen Sie die Tauben auf jeden Fall vorstellen. Czyli jeżeli jest taka sytuacja jak dzisiaj, mamy 15 stopni, nie ma gdzieś tam w pobliżu jastrzębia, żadnego naturalnego wroga, gołębie mimo to latają z otwartymi dziobami, udałbym się do lekarza weterynarii. Ja, es kann aber, müssen nicht nur Atemwegsentzündungen sein, die das auslösen, sondern vor 2 oder 3 Jahren hat ein sehr guter Bekannter und Züchterfreund von mir auch solche Symptome gehabt, dass die Tauben im Sommer bei 20, 22 Grad gehechelt haben, nachdem sie eine Viertelstunde geflogen sind, da war es ein extrem hoher Koksidiumbefall. Nie musi być to zapalenie czy choroba górnych dróg oddechowych. Bardzo dobry kolega, który też bardzo dobrze lotuje, miał też taki przypadek, że przy 22-25 stopniach na zewnątrz gołębie latały 10-15 minut z otwartymi dziobami i udał się do lekarza weterynarii i ten stwierdził, że mają bardzo dużo kokcydiów. Der Schlag hat dann die Kokcidien behandelt und die Tauben sind besser geflogen und hatten dann nicht mehr gehechelt. Czyli przeprowadził kurację, zdezynfekował gołębnik i gołębie już więcej nie dyszały. Weil Würmer und Kokcidien schädigen zum Beispiel auch die Kondition der Tauben. Wenn die Tauben keine Kondition mehr haben, dann die Tendien. Czyli kokcydia oraz grzyby wpływają na formę gołębi. Jeżeli mają i robaki, i kokcydia, gołębie dyszą z tego względu, że nie mają kondycji. Pytania? Nie ma pytań, to bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.